Witamy wszystkich bardzo serdecznie w drugim śniadaniu przy kawie. Tym razem naszym gościem jest pan Grzegorz Weiss, dyrektor Poland Bike Marathon. Witam serdecznie państwa. Nie miałeś problemu z przyjściem do nas dzisiaj rano? No, szczerze stało się dobrze? Wszystko się dobrze spało, dobrze się dojechało, szybko. W Rembertowie mieszkam, więc tylko przez most Siekierkowski już jestem na miejscu. Grzegorzu, przyszedłeś dzisiaj do nas, żeby poopowiadać o wyścigu, który za chwilę się odbędzie. Natomiast na wstępie chciałbyśmy Cię zapytać, jak to się stało, że w ogóle powstał, że jesteś dyrektorem. To dumnie brzmi, tak. No, ale tak to wyszło, że zostałem dyrektorem Poland Bike Marathon. W tym roku to już Lotto Poland Bike Marathon, bo Lotto weszło w nazwę. No, była to długa, długa droga, no, zanim powstał profesjonalnie zorganizowany maraton, to na początku były to zwykłe wycieczki amatorskie. Co niedzielę, praktycznie co niedziela spotykaliśmy się w gronie. Pierwsza wycieczka to było nas 5 osób, a później już było systematycznie 50, nawet do 70 osób. To były naprawdę duże wycieczki. I na tych wycieczkach jeździliśmy przez cały dzień spotykając przepiękne miejsca Mazowsza. No i tak się zaczęło właśnie. No, później po tych wycieczkach troszeczkę brakowało czegoś więcej, więc pomyślałem, że trzeba zrobić coś więcej i stworzyliśmy taki maraton właśnie pod nazwą Poland Bike. Poland Bike, piękna nazwa. Wiele osób uważa, że jest już za stara na to, aby jeździć na rowerze, a kto może wziąć udział w waszym maratonie? Absolutnie, u nas nie ma słowa stary. U nas są wszyscy równi. Oczywiście są kategorie wiekowe, ale są wszyscy równi i tutaj nie ma limitu wiekowego żadnego. Praktycznie dzieci już od 2 latek, które umieją jeździć, do nieskończoności wieku. No, są u nas po 80-latek wystartowały jednego razu, a tak to 70-latkowie systematycznie startują i na podium wchodzą. No to wystarczy przyjechać, zobaczyć, a przede wszystkim wsiąść na rower później i zobaczyć, jak to właśnie jest fajnie na tych maratonach, bo same maratony no, wyzwalają wśród tych ludzi duże emocje i dużo takiego pozytywnej energii. I gdy oni wsiądą raz na rower, no to już później nie ściągają z tego roweru do końca życia. I tak to na co dzień na tych maratonach ci zawodnicy mówią. Czyli dla wszystkich osób, którym jazda na rowerze nie jest obca, zorganizowaliście maraton. Ile on ma kilometrów? Jeżeli jest maratonem, to czy ma te 40 tak, kilometrów? I kiedy najbliższy maraton? Gdzie można się zgłaszać? No teraz najbliższy maraton mamy w Legionowie. Jest to inauguracja sezonu letniego właśnie. 24 marca jest to w niedzielę. Zapisy już trwają przez internet www.polandbike.pl lub na miejscu w dniu zawodów od godziny 8 do godziny 12 można się zapisywać czynnie. No, ten maraton składa się z kilku dystansów. Tu mamy zrobione dystanse dla najmłodszych, czyli dla tych maluszków, to jest mini cross, ona się nazywa i to jest 2-4 lata, 5-7 kategoria, 600 metrów. Później jest dystans dla szkół podstawowych, to są zazwyczaj mistrzostwa szkół podstawowych danej miejscowości, czyli tak jak w Legionowie, to są mistrzostwa szkół podstawowych Legionowa. One są otwarte mistrzostwa, więc z całego kraju mogą przyjeżdżać i zdobywać, wiadomo, te medale. Jest to dystans fan, który ma 7 do 10 km, zawsze tak robimy. Następny dystans mini, to jest taki dystans już dla takich średnio zaawansowanych osób, gdzie może każdy wystartować, nie bojąc się, czy wytrzyma, czy nie, bo wytrzyma. Jest to 15 km do 25 km dystans. No i ten taki już taki najtrudniejszy, gdzie już naprawdę trzeba potrenować i troszeczkę już wykazać się na tych treningach, maratonach później, to jest dystans max i to jest w granicach 40-70 km. Akurat w Legionowie to będzie 7 km fan, 25 km mini i 54 km max. 54 km wyobrażasz sobie przejechać na rowerku? Nie. Ale to jak oni mówią, to jest naprawdę już po 2-3 maratonach, jak ktoś wystartuje, to już później naprawdę już stara się na tym dłuższy, bo to zawsze wciąga coś więcej, spróbować się na tym dłuższym. Zresztą jest taka możliwość u nas, że podczas rozjazdów dystansów możemy wybrać sobie w ostatnim momencie, albo jedziemy na max, albo jedziemy na mini. Więc jest to komfort taki uczestników, bo oni wtedy wiedzą, jak się czują. No. Nieraz wybierają ten max i mówią, to był błąd, a nieraz wybiorą max i mówią, super. Jeżdżę na max. Każdy może wziąć udział w maratonie, ale czy trzeba mieć specjalny rower? Nie, tutaj wystarczy mieć rower, po prostu rower i kask. Kask to wiadomo dla bezpieczeństwa i to jest obligatoryjne u nas i przestrzegamy tego bardzo.
No i zarejestrowanym przede wszystkim być, żeby być w wynikach, bo wtedy jak się jest zarejestrowanym, to ma się na bieżąco wyniki podawane, też prowadzimy klasyfikację wyników na stronie każdej kategorii, więc oni naprawdę mają dużo, dużo takich pozytywnych emocji, żeby startować w tych wyścigach. Grzegorzu, założycielu Poland Bike, jak to się stało, że pomyślałeś właśnie o tym, bo byłeś zawodowym kolarzem. Tak rozmawialiśmy sobie przed programem, co się dzieje z zawodowymi sportowcami akurat w tej dziedzinie. A gdybyś mieszkał w Stanach, to wystąpiłbyś w dwóch reklamach i byś miał spokój, tak? Tak. W Polsce jest troszeczkę ciężej. No w Polsce jeszcze cały czas gonimy ten zachód, ten świat taki cywilizowany, sportowy. Na zachodzie jest to zupełnie inaczej ze sportowcami. Mam nadzieję, że to przypłynie i do nas. Te trendy takie, gdzie sportowiec na zachodzie to jest sportowcem wybitnym. A już w ogóle mistrz danego kraju to już jest naprawdę chwalony i w ogóle wśród społeczeństwa uwielbianym sportowcem, bo tam jest sport traktowany, że to jest pewien rodzaj duży wysiłek przede wszystkim, bo to jest praca, ciężko wykonywana praca, ale też dająca prestiż danemu kraju. Czyli oni to bardzo cenią i szanują. U nas jest to różnie. No, u nas to wyjątkowo jest Adam Małysz, jest Justyna Kowalczyk, są mistrzowie właśnie i tylko ci mistrzowie są tak naprawdę gdzieś doceniani mocniej. A ci troszeczkę słabsi sportowcy, chociaż też niewiele gorsi, no już troszeczkę gdzieś tam są w tej szarej rzeczywistości. I to jest takie troszeczkę przykre, bo czasami ci słabsi, oni też są mistrzami danego kraju i wcale to nie muszą być mistrzowie od razu pucharów, zdobywcy pucharów świata, mistrzowie świata. No ale wystarczy być mistrzem Polski, zwycięzcą Pucharu Polski, to już jest duży sukces. I żałuję, że tak u nas w kraju jest, że jeszcze tego takiego nie ma pozytywnej takiej energii dla tych sportowców od państwa. No. Ja jeszcze tak w temacie zagranicy, ponieważ w Holandii bardzo popularna jest jazda na rowerze. Tam kobiety, jak i mężczyźni do pracy jeżdżą właśnie nawet na rowerze. Myślisz, żeby to się sprawdziło u nas w Polsce? No już pomalutku właśnie widzimy, że już są wypożyczalnie tych rowerów. W Warszawie jest dużo tych wypożyczalni, coraz więcej. Bardzo się cieszę, że to w końcu ten trend przyszedł i do Polski. No w Holandii jest zasypanie tych rowerów. No ostatnio naprawdę okazję miałem jechać, byłem w Holandii i pokazywałem kolegom miejscowość 3000 osób. A sklep jak Decathlon na przykład u nas w wielkości, zasypany całymi rowerami, więc to są takie proporcje, no i tam się to gdzieś opłaca, to wszystko działa, są ścieżki specjalne przystosowane do tych rowerów, wygodne te ścieżki są, bo u nas nie zawsze te ścieżki są wygodne, one są zrobione, ale nie tak jak powinny być i tu jest problem właśnie, że brakuje tych ścieżek, no mam nadzieję, że ich będzie coraz więcej, bo coraz więcej rowerów jest, no, widzimy dookoła, troszeczkę przyszło wiosny ostatni tydzień i z prawej i z lewej z każdej strony było widać rowerzystów. Te ścieżki rowerowe, szczególnie tutaj w Warszawie, nie są kompletne, to na pewno, bo w pewnym momencie ci się ścieżka kończy. Dokładnie, powiedziałem o tych wygodnych ścieżkach. Tak. One są... Druga rzecz, ja jako osoba, która porusza się pieszo, jestem zawsze zestresowana, bo zapominam, że ta ścieżka jest. Wiesz, o co chodzi. Wiem. Idę sobie, chcę przejść na drugą stronę i nagle słyszę dzwonek, bo przecież nie widzisz, kobieto, że jest ścieżka i tutaj. I różne jakieś tam hasła, czy jakieś tam teksty. No tak, tak to jest, bo u nas jeszcze nie ma tej kultury, jeszcze ludzie się nie przyzwyczaili do jazdy na tych ścieżkach, gdzie jest ścieżka dla pieszych, jest ścieżka dla rowerzystów. I to jest bardzo, tak jak w Holandii, tutaj daliśmy przykład świetny, to jest bardzo sztywno przestrzegane. No tam, nie daj Boże, samochód dotknie rowerzystę, no to już jest duża kara dla takiego kierowcy. A u nas w Polsce jest to bardzo różnie jeszcze. No, jeszcze się krzyczy na rowerzystę. Wiadomo, że nigdy rowerzysta szans nie będzie miał z samochodem. To jest od razu skazany na duży... Na wypadek. Na wypadek, niepowodzenie, tak. Wydaje mi się, że z rowerzystami, przepraszam, i z samochodami jest troszeczkę tak, jak z narciarzami i snowboardzistami na stoku. Jeżeli rowerzysta nie ma specjalnie przeznaczonej ścieżki do tego, aby móc się nią poruszać, powinien jechać po ulicy czy raczej po chodniku? Nie, no powinien jechać po ulicy, no po chodniku, mówimy pieszym chodniku. No nie, no chodnik jest raczej dla pieszych, tam się powinno prowadzić rower, tak jak przez pas, jak nie ma pasa wydzielonego dla rowerzystów, też się rower powinno prowadzić, bo to są takie są przepisy. Więc tu powinien jechać, jeżeli może, to po szosie, normalnie uczestnikiem ruchu drogowego być. Ja tak sobie właśnie myślę o tym, dla mnie rower jest to dość niebezpieczna dyscyplina, szczególnie jeżeli mówimy o jeździe po mieście.
Trzeba się wykazać. Trzeba się wykazać i trzeba mieć umiejętności, na pewność tą też, prawda, jakąś w czasie jazdy. No właśnie, czy jazda na rowerze jest czymś, co może spowodować nasz uszczerbek na zdrowiu? Oj, zawsze wszystko możemy. Jemy pieszo, też możemy nieuważnie wpaść pod rower. Możemy wpaść pod rower lub odwrotnie, rowerzysta może wpaść pieszego, więc tutaj pod samochód i odwrotnie, więc jakieś kolizje są zawsze były i one są zawsze gdzieś tam już to wszystko wkomponowane. Natomiast rower jest bardzo przyjemną rzeczą, można tak powiedzieć, bo rowerem jeżdżąc można dużo zwiedzić, dużo zobaczyć. To jest niesamowita pasja właśnie, bo na pieszo wycieczki tyle nie przejdziemy w takim czasie, jak na rowerze przejedziemy. Rower można przenieść przez jakąś dużą gałąź, przez jakieś drzewo, przez mostek i można dalej jechać i szybko zobaczyć dużo rzeczy. Więc rower jest bardzo przyjemną rzeczą i uważam, że jest to, ja wiem, bardzo, bardzo... Co może nam powiedzieć zawodowy były kolarz, tak? No właśnie, rower to jest to. Rower to jest moja pasja, więc od małego ja się na rowerze, można powiedzieć, że urodziłem i tak to zostało właśnie. No, organizując imprezy czuję się w tym świetnie i chciałbym to robić już na zawsze. No, to już chyba już to już poświęcenie moje jest. Jeżdżąc na rowerze można być szczęśliwym, jak już wiemy, a jak wybrać ten idealny rower? Oj, to jest bardzo zróżnicowane. Gdzie chcemy jeździć? Czy chcemy jeździć na szosie, czy chcemy jeździć w terenie, czy chcemy jeździć turystycznie, czy chcemy skakać na rowerze tak zwanie, czyli na skateparka, czyli BMX-y, rowery. Jest tu bardzo duży wachlarz tych rowerów się zrobił od 10 lat. Więc każdy, co kto lubi, no jak ktoś lubi na maratonach, to musimy odpowiedni rower maratonowy wybrać, czyli odpowiednie opony, odpowiednie hamulce, to wszystko musi być dopasowane, odpowiednia wielkość do wzrostu, to są bardzo ważne rzeczy, ten rower nie może być za mały, za duży, bo wtedy będą się napinały mięśnie. No i chyba na maratonie musi być wygodne siodełko, prawda? No siodełko to właśnie... Siodełko to jest 50 km. Tak jest, dokładnie. Tutaj świetnie zauważyłaś. Siodełko jest najtrudniejszym elementem w doborze do wygody. Musimy próbować. I jak nie pasuje to siodełko, trzeba zmienić drugie. Jak nie pasuje drugie, no to trzecie. I wtedy któreś siodełko musi w końcu dopasować do naszej tutaj układu. Więc... Rower jest świetną sprawą, cały czas to będę powtarzał I nie trzeba wydawać pieniędzy na benzynę. Tak, tak jest. I świetne samopoczucie jest, to gwarantuję na pewno. Szczególnie zimą. Oj, zimą jest fajna jazda na rowerze, tylko trzeba się odpowiednio ubrać. Odpowiednie mieć ubrania, mamy tu ochraniacze specjalne na buty, mamy specjalne czapeczki, mamy specjalne rękawice tutaj na rower, na kolana. O kolana też kolarz musi dbać, w ogóle każdy rowerzysta. I fajnie, można się poślizgnąć na śniegu, fajna jakaś wywrotka kontrolowana, tak więc... Szczególnie w drodze do pracy. Nie tak? Tylko na tak się wywracam, na rowerze też na śniegu można się wywrócić. A w drodze do pracy to lepiej nie na śniegu, bo wtedy chyba trzeba by się przebijać. Czy na te maratony przybywają całe rodziny? Czyli wiesz, jest mama, tata, dzieciątko. Zdecydowanie. No, my mamy takie duże atrakcje dla tych rodzin, które nie startują, które nie jadą. Przyjeżdżałem z dziećmi, mamy właśnie 2, 4, 5 latkami. Mam specjalne takie przedszkole zorganizowane na terenie, na dworzu właśnie, w miasteczku. I tam specjalnie ludzie się zajmują tymi dziećmi. Jest malowanie buziek, konkursy, tam jest wypożyczanie rowerków takich malutkich dla tych dzieci, biegowych i takich zwykłych. One startują na tych rowerkach, więc tam jest naprawdę dużo emocji pod tym namiotem, takim dużym namiotem. No to one tam szaleją, wychodzą, jakieś tam malowane buźki, misie. Te rodziny są zadowolone wtedy, bo wiadomo, że nie tylko przyjeżdżają patrzeć, kibicować, ale też uczestniczyć rodzinnie. Zdecydowanie tutaj maratony nasze są rodzinne i zapraszamy wszystkich, całe rodziny na maratony w Legionowie na Placu Kościuszki właśnie 24 marca. Każdy będzie miał dowód zobaczyć, jak to wygląda taki maraton od środka. No właśnie, czyli zachęcamy chyba wszystkie rodziny do tego, aby wzięły udział w maratonie. Ja tylko się zastanawiam, Martuniu, czy pogoda dopisze. No właśnie. Bo miało być ciepło, a teraz tutaj zimę mamy zaawansowaną. I co teraz będzie? Odpukać, jakaś opatrzność nad nami czuwa jednak. No w tamtym roku było tak, że uwierzcie mi, no ani jednego weekendu nie było tak, żebyśmy mieli deszcz. Wyjątkowo, w przeciwieństwie do poprzedniego roku 2011, ale 2012 był fantastyczny. I w tym roku też mieliśmy już w Wieliszewie taki prolog, czyli taki wstęp do całego cyklu. No i też przyszła odwilż, przyszła wiosna, odbił się wyścig w niedzielę,
Następnego dnia spadł śnieg. I teraz liczymy na to, patrząc na prognozy pogody, no idzie ta wiosna, idzie i ma być około 13-15 stopni w niedzielę, więc będzie piękna wiosna, na pewno każdy będzie już taki na ten rower już gotowy. Zdecydowany, gotowy, tak, i przyjdzie do Legionowa. Dobrze, Grzegorzu, ponieważ zbliżamy się do końca tego wejścia, jeszcze raz, gdzie, kiedy i jak się można zapisać? No już możemy zapisywać się na stronie internetowej www.polandbike.pl oraz w dniu startu w Legionowie, to jest od godziny 8 rano do godziny 12, lub jeszcze w przeddzień startu, czyli w sobotę od godziny 17 do godziny 20. I wszystkie informacje na Waszej stronie internetowej? Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej. Jeszcze mamy biuro oczywiście, no biuro jest otwarte wtorki, czwartki, piątki od godziny 12 do godziny 18, Obozowa 60, zapraszamy serdecznie, tam się wszystkiego dowiecie od osoby, która tam codziennie bywa. Wszystkich szczegółów. Naszym gościem był Grzegorz Weiss, były kolarz zawodowy, teraz dyrektor Poland Bike. Dziękujemy Ci, Grzegorzu, bardzo. Dziękuję uprzejmie. I czas na przerwę, a po przerwie kolejny cudowny gość.